Umówmy się, każda z nas ma swoje sekrety, ale dzisiaj ja zdradzę Wam kilka swoich. Tylko proszę, niech to zostanie między nami. Zapraszam Cię do obejrzenia produktów w moim sklepie. Link znajdziesz w opisie i klikając w kółeczko w prawym rogu. Bardzo często pytacie mnie o to, jak o siebie dbam, czego używam, że wyglądam tak, jak wyglądam. Oczywiście Wasze pytania są dla mnie bardzo miłe i dziś postanowiłam Wam na część z nich odpowiedzieć, więc zdradzę Wam sekrety urodowe. Pokażę Wam, co robię i co stosuję, żeby czuć się dobrze, komfortowo i pięknie sama ze sobą. Pierwsza rzecz to pielęgnacja. Najważniejsze jest to, żebyście w taki sposób dobrały kosmetyki, żeby efekty ich działania były widoczne i żebyście były zadowolone. Oczywiście bardzo dużo mówi się ostatnio o ekologicznych, naturalnych kosmetykach, natomiast łatwo się naciąć na tak zwane ściemy, więc jeżeli to jest dla Was ważne, żeby na przykład kosmetyki też były wegańskie, nie testowane na zwierzętach, to koniecznie dokładnie musicie to sprawdzić. Ja dzisiaj chciałam się podzielić z Wami moim ostatnim odkryciem. Jest to marka polska, która absolutnie mnie zaskoczyła zarówno jakością, jak i pomysłowością, bo są to kosmetyki, które są tworzone właśnie z naturalnych składników w laboratoriach. To są kosmetyki, które mają, uwaga, czas, datę ważności, który nie ma 3 lata, tylko to jest ściśle określony czas. Natomiast to nie jest tak, że musicie się bardzo spieszyć, tylko to jest dokładnie tyle czasu, ile potrzebujecie, żeby dany kosmetyk zużyć, stosując go codziennie. Więc ta data zazwyczaj ma około 3 miesięcy. No i co ciekawe, te kosmetyki trzeba trzymać w lodówce. Osoby, które stworzyły tę markę, zawsze mówią, że otwierając lodówkę znajdujemy tam pokarm dla siebie, ale również teraz otwierając lodówkę znajdziecie tam pokarm dla swojej skóry. Właśnie wróciłam z pracy do domu i moje pierwsze kroki skierowałam właśnie do kuchni. Wcale nie po to, żeby zjeść, tylko po to, żeby zabrać stąd mój krem i lecieć się myć i po demakijażu nasmarować. Mówię Wam teraz o marce Fridge, a propos lodóweczki. I tutaj akurat pokazuję Wam krem Strawberry Bloom. To jest fajne, bo te kosmetyki właśnie robione są z naturalnych składników, jak już Wam powiedziałam. Ten jest robiony na bazie truskawek, ale też na przykład ja uwielbiam ten kawowy, bo ma cudowny zapach. No i też akurat to jest krem do twarzy, natomiast mają też wspaniałe kosmetyki do ciała. I ja się śmieję, że te kosmetyki najbardziej lubię stosować, jak na zewnątrz jest ciepło, bo po prostu taki chłodny kremik jest bardzo miły. Tutaj jest właśnie napisane, do kiedy trzeba go zużyć i nawet podpis laboranta, który tworzył ten kosmetyk dla Was. I akurat ten truskawkowy to jest krem do twarzy o działaniu nawilżającym, odżywczym, który też przy okazji jest przeciwzmarszczkowy i świetnie nawilża. I to jest taki krem, który idealnie sprawdzi się pod makijaż, czyli nie ma jakiejś takiej tłustej konsystencji, jest super lekki, bardzo szybko się wchłania, ale też to jest na tyle intensywna pielęgnacja, że możecie ją sobie stosować na noc, więc ja ostatnio używam tych kremów 2 razy dziennie. Kolejna niezmiernie ważna rzecz, to jest akurat też rzecz, na punkcie której ja mam ogromnego bzika, to jest oczyszczanie. Bo mam wrażenie, że więcej ostatnio mówi się właśnie o kremach, zabiegach pielęgnacyjnych i o makijażach, jest masa tych tutoriali, a mało mówi się o tym, co jest absolutną podstawą, żeby można o skórę potem było dalej dbać. Najpierw trzeba ją super dobrze oczyścić. Być może ten mój bzik wziął się z tego, że pracując m.in. w telewizji, często mam na sobie dosyć ciężkie i grube makijaże i po takim całym dniu pracy, wracając do domu, marzę tylko o tym, żeby po prostu ten makijaż z siebie zmyć i poczuć się czysto i świeżo i lekko. I ostatnio zaczęłam używać taką szczoteczkę od Foreo. Ta szczoteczka może działać na 12 poziomach mocy. Jeszcze stosuję do tego taką tutaj pianeczkę. Od niej zaczynam, nakładam ją sobie na twarz i potem wjeżdża moja szczotka. Wieczorne zmywanie makijażu. To jest dla mnie super ważne. Dzisiaj moją szczoteczkę Foreo znalazłam w dziwo w łazience, więc nie musiałam jej szukać. No i nakładam właśnie ten fajny mus.
No a teraz zaczynam najprzyjemniejsze, czyli włączam moją szczoteczkę i się zmywam. Czasem jak mi mało, to sobie włączam dwa razy. Nie wiem, czy jesteście gadżeciarami i super nowoczesnymi laskami, które po prostu lubią mieć wszystko w swoim telefonie, ale ta szczoteczka łączy się z Waszym telefonem, jest do niej specjalna aplikacja Foreo For You. Dzięki tej aplikacji możecie sobie sterować tą szczoteczką, możecie sobie wybierać program, na jakim ona działa. Ja ostatnio korzystam z Glow Boost i ten program trwa 30 sekund i twarz jest oczyszczona, chociaż muszę Wam powiedzieć, że to jest na tyle przyjemne, że czasami go sobie powtarzam. Ale też bardzo przydatna opcja dla zabieganych dziewczyn i trochę roztargnionych to, że po prostu Wasz telefon może taką szczoteczkę znaleźć, jeżeli Wam się zagubi w pieleszach domowych, to po prostu jest to bardzo proste i szybkie, w ciągu kilku sekund swoje Foreo możecie znaleźć. Kolejna rzecz, która w moim odczuciu ma duży wpływ na naszą urodę, to jest aktywność. I nie mam tutaj na myśli tylko aktywności sportowej. Najważniejsze jest to, żeby każda z Was odnalazła taką aktywność, która Wam sprawia przyjemność. Czujesz to? I góra, ja to świetnie czuję, ja to kocham. Kocham ten ból, kocham to czuć. I góra. Oczywiście dla jednych to będzie bieganie czy jeżdżenie na rowerze. Dla innych to może być chodzeniem z wózkiem na spacery. Ale to również może być aktywność zawodowa, poświęcanie się pracy, która Was cieszy, nakręca, w której się rozwijacie. I ekstremalnie ważne jest to, żeby ta aktywność powodowała, że czujesz się dobrze, że czujesz się dowartościowana, piękna i szczęśliwa. Ja na przykład mam kilka takich aktywności. Tak jak wspomniałam, jedną z tych aktywności jest chodzenie z moim małym na spacery, ale również moja aktywność zawodowa, to, że właśnie mam tyle pracy, gdzieś tam powoduje, że ciągle jestem w takim trybie, który trzyma mnie przy życiu i jestem z tego bardzo zadowolona, więc non stop lecę albo na plan telewizyjny, albo tutaj do Was na YouTube'a, albo do siebie do redakcji, ogarniam portal, albo lecę do showroomu, spotykam się z panami młodymi, jeżdżę na różnego rodzaju targi, spotykam się na akademiach z Wami, więc tego jest super, super, super dużo. Do tego jeszcze dokładam jakby czas, który spędzam z dzieckiem i to wszystko wydawałoby się, że jest super męczące, a dla mnie to jest właśnie mój sposób na aktywność. Więc najważniejsze jest to, żebyście Wy poczuły, co jest dla Was najlepsze. Ogromne znaczenie ma też w opozycji do aktywności wypoczynek. Nie zapominajmy o tym, że nasz organizm potrzebuje czasu, żeby się zregenerować i tutaj nie tylko chodzi o nasze ciało, które musi odpocząć, ale również o naszą głowę i ja jestem osobą, która w ramach takiego wypoczynku najbardziej na świecie kocha sen. To jest dla mnie bardzo ważne i nie mówię tego teraz, kiedy jestem młodą mamą i gdzieś tam te noce bywają nieprzespane. O, dzień dobry. Rano każda minuta jest cenna, pewnie to wiecie. Natomiast staram się jakoś bardzo późno nie chodzić spać, bo czytałam bardzo dużo tak naprawdę opracowań na temat naszego snu i wszyscy piszą o tym, że powinno się iść spać najpóźniej około godziny 22. I ja staram się tego przestrzegać, bo faktycznie jak chodzę spać na przykład koło północy, to nawet jak śpię wiele godzin, to nie czuję się tak dobrze wypoczęta, jak wtedy, kiedy kładę się spać około godziny 22. Więc o ile tylko praca mi na to pozwala, że nie wracam z planu jakoś o szalonej godzinie, to faktycznie to jest taki moment, kiedy staram się już, nawet jak nie zasnąć, to przynajmniej wyciszać, iść w okolice właśnie sypialni, już się na przykład położyć, jeszcze coś poczytać, ale już w takim nastroju, który sprzyja wypoczynkowi. Sen powoduje, że nie tylko czujemy się zregenerowane, ale też to, że jesteśmy wyspane, widać po nas. Czyli ta skóra prezentuje się inaczej, jest lepiej napięta. Ja na przykład jeszcze przed snem piję bardzo dużo wody, więc jak się budzę, ja się śmieję, że zawsze dużo wody piję przed snem, smaruję usta dużą ilością jakiegoś nawilżającego preparatu i się właśnie wtedy kładę taka zamumifikowana, ale to jest jakby mój sposób i jak się budzę rano, to naprawdę jestem zadowolona z tej jakości skóry i
właśnie też dużą uwagę zwracam tutaj na swoje usta, które mają taką tendencję do pyszchnięcia, a jak przez całą noc one też właśnie mają ten czas na regenerację, to wszystko rano naprawdę daje efekt. No i wyspana dziewczyna to dziewczyna bez worów pod oczyma. No i ostatni sekret, o którym chciałam Wam powiedzieć, który chciałam Wam zdradzić, to miłość. Jeżeli jesteśmy zakochane i też jesteśmy kochane, to po prostu po nas widać. I to nie musi być wcale miłość do mężczyzny. Ja akurat, dla mnie akurat bardzo ważna jest miłość jakby do mojego męża do mnie, ale teraz również miłość do dziecka. Muszę dać buziaka, chodź, muszę dać buziaka. Tysiąc buziaków. Tysiąc, milion. 2 miliony. 10 milionów. Ale to nie chodzi tylko o taką miłość, to może być miłość właśnie do rodziny, do rodziców. Chodzi mi o te wszystkie dobre emocje, które jeżeli dostajecie, kreujecie wokół siebie, to po prostu one są widoczne na Waszych twarzach, one są wyczuwalne po prostu w Waszej energii i to jest super, jak się spotyka osobę, od której od razu czuje się taki dobry flow. Więc mam wrażenie, że ludzie szczęśliwi są po prostu widoczni z daleka. Więc te wszystkie super emocje twórzcie w sobie, zbierajcie od innych i pamiętajcie, że ta wymiana energii jest super, super, super ważna. Ja Wam życzę oczywiście cudownych związków i tych świetnych emocji w Waszych domach. No i liczę na to, że te moje zdradzone dziś sekrety dadzą efekt na Waszych pięknych buziach uśmiechniętych. Jeśli szukasz idealnej sukni ślubnej, koniecznie umów się na wizytę w moim showroomie. Wszystkie informacje znajdziesz w linku w opisie i klikając w prawy górny róg ekranu. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem. Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal weddingdream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!